wieczności, żeby się nie zagubić, nie stracić, nie stać się częścią tej ziemi, takim z powrotem mięsnym człowiekiem, który żyje perspektywą, że co zje, co wypije, a reszta jest jakimś dodatkiem, tylko odwrotnie, czyli faktycznie nie żyje, żeby nie je, żeby żyć, żyje, żeby jeść. To jak ktoś nie wierzy, to można, jak się z moją mamą usiądzie na starość, tak przychodzi, siedzimy przy stole, to mamy jedzenie potrafi tak pochłaniać, że właśnie jak się patrzy na to, to jest taka perspektywa, jakby mama miała 88 lat i żyła, żeby jeść. Usiądzie przy stole, będzie uskarżać na jedno oko, ale jak jest tam jakaś kanapka taka, to tak zapuści oko, wyciągnie szyję i tak, żeby tą jedną dostać, tak jak ptaszek. Nie wiadomo, czy to jest kwestia starości, czy według tego coś posiał, to zbierasz. To już człowiek jest dla siebie tajemnicą, dla drugiego też pozostaje, przed Bogiem nie jest tajemnicą. W każdym razie Ewangelia, Słowo Boże zawsze trafia ten punkt. Da się żyć, żeby właśnie było nie tak, jak w Ewangelii czytamy, że dla Królestwa Bożego jestem zobowiązany zostawić, sprzedać wszystko, jak chcę je znaleźć. No są ci, którzy chcieliby znaleźć jedno i drugie, tak się nie ma.